Co? Zapalić. Co? Zagaś? Spalę. Ale ja rozpoczęłam misję na żywo. Jest na żywo? Wiesz co, czy jest na żywo? Jak ty tam z tym biegasz, jak ten? Michael, podaj torbę. Podaj telefon. Michael, podaj telefon. Czekaj, ja nie wiem, o co chodzi. Poczekaj. Chyba jest. Kochani, słychać mnie? Dajcie znać, czy widać mnie w tym pomarańczu. Tak, jest, ale... To jest. Dajcie znać, bo nie chce mi się siedzieć w tej wygodnej pozie. Przed chwilą zjadłam dwa łososie, więc czegoś się nazarą. Jest? Dobra, jest. Dawaj tego kota, bo on będzie mi pod kolor. Tego, kolorystycznie. Gizma. Gizma! Hejka, kochanieńcy! Zbierajcie. Co was tak mało? 3000? Zanim się zbierzecie, chciałam powiedzieć, że do złota fake love brakuje bardzo, bardzo niewiele. Mam nadzieję, że uda nam się do niego dotrzeć. Jest jakiś zły. Pokaż. Jest pocieszony. Wreszcie, że rozwaj konstrukcji. Mój jojku. Tak, on jest jakiś kurwa zły dzisiaj, nie wiem, co to jest. Jest takim niepocieszonym koteczkiem. No popatrz, jak się ładnie, tutaj 3200, piękny kotek, niedobrodek, Gambi tak chce być w kadrze. Kochani, chciałam wam powiedzieć, że brakuje nam bardzo niewiele do złota, jeżeli chodzi o fake love, także myślę, że przy odrobinie zorganizowanych akcji na Spotify dotrzemy już do recitalu ze złotem. To będzie super, super fajny wynik, bo będzie i Don't Wanna Hide złotym singlem i Fake Love złotym singlem, a jak wiecie, nie jest to łatwe, bo zostały zmienione w styczniu progi, więc złoto liczy się już podwójnie albo nawet potrójnie, jeżeli chodzi o liczby. W sensie takim, że kiedyś tam było po 15, teraz później 35, a teraz 50, w ogóle masakra. Czego chcesz uciekać? Miau! On jest dzisiaj zły. Żaden zwierz nie wyrwie się ze mych szpór. Ten się nie ma nastroju, uwierz mi. Dobra, idź. Dobra, no wypadł, no jak nie chcesz, to nie. Ale ja go z tego, co mam, nie chcę iść. Więc fajnie by było, gdybyśmy dotarli do tego złota 21 maja, bo 21 maja mamy recital w Sopocie. Jak wiecie, na festiwalu w Polsacie, na który was bardzo serdecznie zapraszam. Chciałam wam powiedzieć, że pierwszy dzień festiwalu jest co najmniej 100 miejsc wolnych w każdym sektorze, a w drugi dzień festiwalu, gdzie występuję ja, zaledwie kilka miejsc w każdych sektorach, także pozostało biletów bardzo, bardzo mało, nie dziwimy się, prawda, no to jest logiczne. Więc kochani, spieszcie się z zakupem, bardzo bym chciała się tam z wami wszystkimi widzieć. Jest to dla mnie bardzo wyjątkowy dzień. I przystępujemy do pytań. Jezu. Chodź, Jaga, będziesz mi czytał, bo ja tu jest taki Saigon, że szok. Musisz się przebić, bo tu jest masakra z tymi pytaniami. Jest bardzo dużo. No tak, ja mam pewnie trochę opóźnione. No, Na początku musisz tam przelecieć, bo jest dużo, wiesz. Dada, zajebisty film, dziewczyny z Dubaju, sorry, ale musiałam to napisać. Nie musisz przepraszać, bardzo ciężka moja praca, dwuletnia, więc cieszę się, że ją doceniacie. Będzie Ewa Farna na moim recitalu? Nie będzie Ewy, będzie ktoś inny. Aby widzieć kto, no to musicie zasiąść przed telewizorami. Kurde, no ta moja konstrukcja znowu jakaś. Dogulec, ty musisz czytać te pytania, bo jak ja będę dotykać tego telefonu, to się rozwali. Dobra.
Nowy singiel po polsku czy po angielsku? Ja bardzo bym chciała, żeby był po polsku i moim zdaniem będzie po polsku. Okej. Okay. Coś o kulisach zaproszenia Justyny? O kulisach zaproszenia Justyny Steczkowskiej na mój recital. Czekajcie, bo chcę, żeby ten telefon mi dobrze tam... bardzo chciałam, żeby ten recital, ponieważ jest podsumowujący moje dwie dekady pracy w showbiznesie, obejmował różne sytuacje z mojego życia, ale przede wszystkim też pokazywał mój charakter, bo jakby jestem połączeniem dwóch światów, sportu i muzyki. Mam bardzo sportowe podejście. Wbrew temu, co się o mnie mówi, to bardzo podchodzę fair play, gram fair play, więc wydaje mi się, że zaproszenie kogoś, z kim kiedyś darło się koty, teraz przebicie sobie piątki, wyciągnięcie jakichś fajnych wniosków, zagranie dla wspólnych fanów i bycie ponadto, umiejętność dogadania się jest bardzo ważna, zwłaszcza, że tak jak mówię, jest to 20-lecie, więc warto by było też pokazać, że przeszło się jakąś drogę, były różne upadki, wzloty i najważniejsze jest wyciąganie wniosków, mądrość, która płynie z różnych lekcji. A myślę, że tym występem zarówno ona, jak i ja pokażemy, że też damy przykład innym, jak dobrze jest się godzić, nie? Jak to mówi moja mama, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. No, dawaj. Boże, Pani jest taka piękna, że to bajka, to nie było pytanie. Poczekaj. No. Na którą godzinę Polsat zaplanował Twój recital? Właśnie jeszcze nie wiem tego. Jeszcze tego nie wiem, chociaż szczerze mówiąc, dla mnie z technicznych względów lepiej by było, gdyby było to później. No bo świetlne efekty i w ogóle scena lepiej prezentuje się o zmroku niż w świetle dziennym. A już w ogóle ten taki półmrok jest najgorszy moim zdaniem, jeżeli chodzi o wizualne efekty. Więc im ciemniej dla show, tym lepiej. Ale jeszcze nie rozmawiałam na ten temat, więc zobaczymy. Szybko się śmieję. Nie masz skarpetki, przypomniałem się ten koleś, co kiedyś jechał za tobą taksówką, jak uciekałaś na skuterze. Jakie ja mam skarpetki? Nie mam skarpetek, bitch. Ja nie mam, okej. Mam hełdową pęcinę i tego, i stopę. W szpilce. Co to? No tak, jakiś błąd, kurwa, tego. Trzeba wyciszyć. No dawaj, dalej, Jaga. Znowu komplementy, komplementy, komplementy. Ach, komplementy! Co? Czy używasz izolat białka serwatkowego? Nie używam izolatu białka serwatkowego. Komplementy, 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 komplementy. I to wcale... Kurwa, jakiś kłak mi się wjebał przy tego twojego kota. No co ty? I to nie jest głupie pytanie, bo wiecie, jak byłam ostatnio na tych zawodach kulturystycznych, to ja sobie uzmysłowiłam, jak mi jest ciężko zbudować, wiesz, mięśnie. Ja nie jem mięsa, nie spożywam tego białka. Naprawdę to jest ciężka robota, kurde. Ja nie mam budulca tak naprawdę, wiesz. To jest, mi jest dwa razy ciężej. A czy nie to? No. Ilu artystów będzie gośćmi na recitalu? Na razie mam potwierdzonych 3. Chciałabym mieć 4. Zobaczymy. Dobra, komplementy, komplementy. Na razie mam dwie kobiety i jednego mężczyznę. Okej, okay, a czy poznamy wszystkich gości przed 21 maja, czy będą jakieś niespodzianki? Nie, no wolałabym, żeby została jakaś niespodzianka mimo wszystko. Chociaż jedna. Pan skarpetek drugo. Pan skarpetek? Czy będzie Beata Kozidrak albo Agnieszka Chylińska? To by było ciekawe z Beatą Kozidrak i z Agnieszką Chylińską w tercecie. No, prawda. Teraz podsunęliście mi nawet świetny pomysł. A może będzie? Trenujesz codziennie?
Przepraszam, czy ktoś, kto zadaje te pytania, mógłby być moim chociaż w połowie stalkerem i followować mnie na Instastory? No nawet dziś mówiłam, że nie trenuję codziennie, tylko dwa razy w tygodniu. To jest, słuchajcie, live dla fanów. Czy Dola, będziesz polecać częściej twoje książki, w sensie te, które czytasz? Ponieważ mam dwie z twojego stories i totalnie je uwielbiam. Naprawdę? O, super, cieszę się. Ja mam wrażenie, że moją misją jest czytanie książek i znajdowanie osób, którymi one mogą odmienić życie. Miałam taką sytuację ze wspaniałą książką o życiu po śmierci, naprawdę rewelacyjna. I znałam, mam takiego kolegę, któremu zmarła babcia, on bardzo sobie nie mógł z tym poradzić, bardzo blisko była mu ona. I sprezentowałam mu właśnie tę książkę i całkowicie zmienił się jego podejście i w ogóle odczuł ogromną ulgę. Lubię te książki dawać, ale lubię też się otaczać ludźmi, którzy lubią czytać. Ale tak, chętnie mogę wam coś polecić jeszcze, pewnie, jeżeli was to nie nudzi. Mhm. Dodaj, jesteś fanem Kelly Family, kto był twoim faworytem? Angelo! Miałam koleżankę i ona lubiła Pediego, a ja lubiłam Angelo. Ale dlatego, ponieważ miałyśmy różnice wiekowe, no i wiadomo, że każda z nas wybierała sobie męża pod swój jakby wiek, nie? Więc Angelo był mniej więcej tam 2-3 lata starszy, a Pedro już był 7 lat starszy. Więc znaczy jej oddam tego. Chodzić mam. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were an angel. Poczekaj. Twój ulubiony kamień na ten moment. Moim marzeniem, jeżeli chodzi o kamienie, jest dostać akwamaryn. Jest to ciężki kamień do dostania. Ze względu na to, że rozeszła się plotka, że on wejdzie zaraz do top 4 kamieni szlachetnych. I on jest wszędzie skupowany, w celach jakichś tam inwestycji. A taki czysty, piękny akwamaryn nie jest łatwy do dostania. Ale jest naprawdę przepięknym minerałem, cudownym kryształem, plus jeszcze idealny pod znak mój zodiaku. Więc to byłby mój ulubiony. Kolejny bardzo ładny też morganit różowy. Jest na mojej liście takich marzeń. Natomiast ametyst jest tym kamieniem, który lubię najbardziej. I mam go bardzo dużo w moim domu i otaczam się nim praktycznie wszędzie. Tak. Dobra, jak radzisz sobie z seksistowskimi komentarzami mężczyzn, którzy oceniają twoje ciało? Masz jakąś radę dla dziewczyn, jak się nie przejmować takimi totalnie obleśnymi komentarzami? Jezu, ja... Ale... Tak, mam radę. Nie czytać ich. Kasować, blokować. Wyrzucać, jak śmieci. Niestety, no śmieci się same generują, nic nie poradzimy, to jest część życia. Z domu je wyrzucasz? Wyrzucaj też z Instagrama. Nie czekasz, aż będą gnić i śmierdzieć na chacie, tylko po prostu je wyrzucasz. Tak samo na takie treści na Instagramie powinny być usuwane. Czy zastanawiasz się, Boże, jak te śmieci śmierdziały mnie na chacie? Ciekawe, co one teraz robią na śmietnisku. Nie, w momencie, kiedy je wyrzucasz, przestają być częścią twojego życia. Bardzo ważny jest porządek w głowie. Ale nie taki, że tam systematyczność, wiesz też, samodyscyplina, tylko porządek na zasadzie umiejętności trzymania higieny psychicznej. A umiejętność trzymania higieny psychicznej jest nie mniej ważna niż higiena osobista, w sensie fizyczna. Niestety ludzie o niej zapominają, bagatelizując ją lub po prostu spychając z piedestału, a jest ona bardzo istotna.
Po to, żeby właśnie nie było takich pytań. Bo człowiek, który na pierwszym miejscu stawia swoje samopoczucie i spokój wewnętrzny, w ogóle nawet się nie zastanowi, co zrobić z takimi komentarzami, bo one nie będą dla niego istniały. Więc no tak, taka jest moja rada. Jebać to. No, to jak już jest... O Jezu. Jak już jesteśmy... muzyka stopgana. Już jesteśmy właśnie przy hejcie i przy takich niefajnych rzeczach, to jeszcze jest jedno takie pytanie, które jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Tak? Czy akcja hejtująca Ciebie przez pudelka schowaj do lodówki wpłynęła w jakiś sposób na Ciebie energetycznie? Dorota A. u Króla Gnomów? Co to za książka? Dorota u Króla Gnomów? No mam taką książkę. Rewelacja. No, to jest. Może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jak zaczynałam karierę, to jeszcze nie było pudelka. I dopiero powstawały... był początek tabloidów, więc ja znałam tak naprawdę wszystkiego, no bo teraz... jest to część show biznesu bardzo ważna dla różnych ludzi, którzy wręcz czasami prowokują, żeby dostać się na jakieś portale. Jest to dla nich część, najważniejsza rzecz życia, sukces wręcz. Ale jak ja zaczynałam, no to świat wyglądał zupełnie inaczej i sukces był mierzony zupełnie inaczej. Dopiero powstawał wówczas ten portal, który budował swoją karierę na tym, żeby celebrytów i artystów ośmieszać, poniżać, degradować i niszczyć rękami ludzi, którzy jeszcze nie wiedząc, do czego jakby dojdzie to wszystko, jak daleko to zajdzie, grali w tę ich grę, nakręcając ich skarbonkę i pieniądze, no i nakręcając też tą kulę hejtu. No i wówczas Pudelek wymyślił sobie, jak miałam 20, może 2 lata, nie pamiętam, akcję schowaj do lodówki. Czyli namawiał wszystkich, aby brali jakieś tam moje zdjęcia i chowali je do lodówki. Oczywiście możecie się z tego śmiać, ale jest to bardzo przykre, ponieważ wytłumaczyli to nie na zasadzie jakiegoś żartu, zresztą w chuj nieśmiesznego, tylko takiego, że mają dosyć mojej kariery i mają dosyć mojej obecności w mediach, a słyszeli, że jak kogoś się zamraża zdjęcie, to ta osoba przestaje istnieć energetycznie. Chcieli mnie usunąć fizycznie, czego? I tak, oraz mentalnie. Oraz mentalnie. Więc czy wpłynęła na mnie? Nie. Nie wpłynęła na mnie, jeżeli chodzi o moją energię, bo ja mam dosyć dużą barierę i bardzo tą swoją energię staram się podbudowywać. Jeszcze wtedy byłam młodą osobą, więc bardzo entuzjastycznie podchodzącą do tego wszystkiego. Mimo wszystko było mi bardzo ciężko, tak po prostu psychicznie. Mi się to w głowie nie mieściło. Żeby można było robić taką akcję, która miała na celu zniszczyć artystę bez, tak dla zabawy tylko. No, co tam dalej? Jak widzicie, bezskutecznie. Here I am, motherfuckers. Czy od zawsze lubiłaś czytać książki? Od zawsze lubiłam czytać książki. Kiedy polubiłam czytać książki? Jak musiałam przeczytać Pana Tadeusza lekturę. I okazało się, że jakoś się nie kwapiłam do tego, a to miało być jakoś ferie, pani nam dała 2 tygodnie zimowe, czy coś w tym stylu. No i się obudziłam z ręką w nocniku 2 dni przed. No i przeczytałam 2 dni. Jak wiecie, to jest dosyć spora książka, ale łyknęłam ją szybko. I wtedy pomyślałam sobie, w sumie chyba się zapiszę na kurs szybkiego czytania w niedalekiej przyszłości, bo mam talent. I też to zrobiłam. Więc tak. Jak wiecie, już mówiłam to wcześniej, ale jak lecę na przykład do Stanów i lecę 8 godzin, no to potrafię przeczytać kilka książek, te, które mają mi służyć na wakacje, już nie służą, bo je przeczytam w samolocie. Mhm. A jakie są Twoje ulubione perfumy? Masz jakieś? Ostatnio czułam od takiego chłopca bardzo ładne perfumy, ale nie pamiętam, jak się nazywają, ale powiedziałam mu, że pięknie pachnie. Też mi powiedział, jak się nazywa, już nie pamiętam. Nie pamiętam, ale na pewno mi przypomnij. To jakieś, jakaś pani ma propozycję. Seksualną? Nie, właśnie nie. Finansową? Już myślę, że w tych gipsowych osłonkach mogłoby zrobić wszystko, nieważne. Robię świece w gipsowych osłonkach, muszle, koty, psy, sowy, ciała kobiet. Czy mogłabym ci jakoś wysłać? Świece? Tak, świece w gipsowych osłonkach, w różnych kształtach. Jeżeli jesteś w stanie
Mój ulubiony stalker obserwuje mojego life'a. Jeżeli jesteś w stanie zrobić moje popiersie z gipsowej osłonce, to właśnie teraz pozuję. Jest, tylko że tak jak mówię, najadłam się, więc ta talia nie będzie jakaś oszałamiająca. Ale oto ja. Czekam na gipsową osłonkę świecy. Proszę wysłać, skontaktować się z moim fanklubem. Na Facebooku istnieje oficjalna strona zrzeszająca wszystkie fankluby, które prawdopodobnie teraz też jakby organizują wyjazd na moje 20-lecie. Oni przekazują mi wszystkie prezenty, kontrolują wszystkie zloty, wszystkie zjazdy, więc najlepiej być częścią tej strony na Facebooku oficjalnej. Zapraszam tam do kontaktu. Okej, czy chodzisz na randki, czy zrobiłaś sobie w ogóle przerwę od mężczyzn? Chodzę. Doda, o co chodzi z wygraną sprawą z mBankiem, o której wczoraj mówiłaś co nieco. Nie mBank, tylko Millennium Bank. Okej. Okay. Jest napisane mBank. No ale Millennium. Okej. Okay. Chodzi o to, jest już mówiłam o tym 100 razy. Long story short. Kilkanaście lat temu robiłam przelew na kilkadziesiąt tysięcy złotych na cel charytatywny. Nie muszę o tym cały czas mówić, bo jakby większość moich rzeczy, akcji charytatywnych zachowuję dla siebie, no bo tak. Laska pracująca w Millennium Banku sprzedała moje informacje do tabloidu, cały przelew, całe moje dane, wszystko, wszystko, wszystko i było to na pierwszej stronie tabloidu. Bank, który wiedział, że przegra sprawę o... no przede wszystkim upublicznienie danych swojego klienta, w ramach rekompensaty powiedział, że proponuje mi kredyt, którego oprocentowanie i w ogóle zajebistość będzie rekompensowała mi, inaczej, będzie zawierała tę sumę pieniędzy, którą mieliby mi teoretycznie zapłacić w ramach zadośćuczynienia sądowego w tej sprawie przegranej. Byłam głupia młoda, więc się dałam na to nabrać i wziąłam ten kredyt we frankach. Po wielu, wielu latach okazało się, że spłacając kilkanaście tysięcy miesięcznie, zresztą spłacałam je przez chyba, nie wiem, z 15 lat, miesiąc w miesiąc, kredyt się nie zmniejsza, tylko dwa razy się powiększył, bo oczywiście było to kłamstwo na skalę ogólnopolską i te franki były wymyślone przez bankowiczów, polecam film Banksterzy jeszcze raz, tylko i wyłącznie po to, żeby oszukać ludzi i specjalnie wmówić im coś. Byli szkoleni, byli trenowani psychologicznie, żeby ich nabierać i żeby ich naciągać. Wiedzieli o tym, jak to się skończy, nie była to dla nikogo niespodzianka, ludzie popełniają samobójstwa, ludzie, cały dobrobyt, wszystko idzie się jebać, więc pozwałam ich do sądu. Trwało to 6 lat, wyrok prawomocnie wygrałam i kredytu na ten moment we frankach już płacić nie muszę, zostanie on przewalutowany, wszystko co zapłaciłam zostanie normalnie przeliczone, więc każdy kto myśli, że że nie wiem, ci co wygrają nie muszą płacić, no to nie jest tak do końca, ta umowa jest nieważna, no ale jakby świadczenia wobec siebie są sprawiedliwie rozliczane. Także wszystkie te odsetki, wszystko jest ten i płacę tylko różnicę, której zostało niewiele, no bo wiadomo, Frank teraz poszedł w górę. Okej. A, zaznaczam, że wielokrotnie próbowałam się dogadać z bankiem Millennium. 3 razy byłam u nich na spotkaniu. Mówiłam im, nie chcę się z wami kłócić, nie chcę obrabiać wam dupy publicznie. Dogadajmy się, przewalutujcie mi ten kredyt, niech to się rozejdzie po kościach. Nie chcieli, byli niemili, byli butni, powiedzieli, że mnie załatwią w sądzie. No niestety, tak to się kończy. Buta kroczy przed upadkiem. Prawda. Czy wszystko przygotowane na twój występ w Sopocie? Nie. Nic praktycznie nie jest przygotowane, ale bardzo się staramy, żeby było. Orkiestra pilnie działa, nagrywa. Pojutrze idę odsłuchać pierwsze aranże. Później będziemy mieli próby po majówce z artystami. Kostiumy się szyją, koncepcja jest. Wymyśliłam już intro, wstęp. Przede mną jeszcze wymyślenie kilku innych rzeczy. No ale jak wiecie, jestem kopalnią pomysłów. Więc zaraz jak tylko zajdę z tej góry, bo moja przyjaciółka Oliwka ciągnie mnie na majówkę na jakiegoś mnicha. I nie jest to mnich, o jakim myślicie, tylko góra.
Więc jak tylko tam z niej wyjdę, zrobię sobie te zdjęcia bez biustonosza, to od razu siadam do tego. Dotleniona. Zdarza ci się mieć tanie kosmetyki w toaletce? Oczywiście! Tanie kosmetyki, tanie ciuchy. Ja mam rower ten sam od 10 lat, ten różowe serduszka. No kiedy ja go kurwa dziaga kupiłam? 15 lat temu. Ja naprawdę... Słucham, że prawie dostałem w głowę. Słucham? Podczas awantury jakiejś z kimś kiedyś na ulicy dostałem mi prawie w głowę. A no... Nie, słuchajcie, mój dziadek mówił, jak trzeba, to wydaj milion złotych na jedną zapałkę, ale jak nie trzeba, to nawet grosza pożałuj. I ja idę właśnie tą zasadą. Lubię wydawać hajs, bo go zarobiłam sama i do grobu go nie wezmę. Ale nie lubię, jak mnie ktoś naciąga, nie lubię głupio wydawać pieniędzy. I tu was zaskoczę, znaczy nie wszyscy, moich fanów nie, jestem osobą oszczędną. Natomiast na mnie oszczędzać nie można. Nawet nie można. Tyś napisała, że a może by tak duetik z Ostrowską, z Lombardą, bez sztos. Bardzo chciałam ją zaprosić. To była pierwsza osoba, którą, do której zadzwonił Marcin, producent show, ale nie zgodziła się. Tak? Nie, powiedziała, że może zaśpiewać swoją piosenkę, ale ja powiedziałam, że to jest mój recital. Ona cię bardzo lubi. No wiem, no ale może to jakoś tak... Może. czekaj. No dobra, to jest następne o Wandę i Bandę pytanie. Taki dalej krążymy koło Lombardo, ale już trochę tak... Fajnie, jakby cię zgodziła, może ją po prostu poproście, albo napiszcie do niej. Wiem, że macie ogromną siłę przekonywania i potrafiliście wiele rzeczy mi pomóc, załatwić. Może wytłumaczyli, że to jest fajne zaśpiewać po prostu na czymś recitalu? Nawet młodszego pokolenia, zwłaszcza, że ona jest moją wielką idolką. Ja uwielbiam, ja śpiewam jej piosenki, jak byłam małolatą. I to byłoby dla mnie super wyróżnienie. No i się lubimy, nie? Tak, ona mi w klubie mówiła, że jesteś zajebista, że cię uwielbia w ogóle, także na pewno. No. A czy masz już tytuł płyty? Mam już tytuł płyty, jest to moje drugie imię, którego nikt nie zna. Znaczy, zna tylko parę osób. Wow. Co? Słuchajcie, tytuł płyty... No przestań! Nie mów! Nie, jestem w szoku, zajebiście, fajnie, cieszę się. Skąd czerpałaś siłę w czasie depresji? Z leków. No tak, no a skąd? Jakieś plany na wakacje? Ciężko powiedzieć, jest jak on enigmatycznie przyszedł na prawie zwolnionym tempie. Ciężko powiedzieć, bo pracuję nad płytą, więc ona jest dla mnie mega ważna. Mam bardzo fajne pomysły w związku z nią. Tak naprawdę myślę, że będę też kończyć produkcję mojego reality show w trakcie wakacji. Więc nawet jeżeli miałabym gdzieś pojechać, to chyba bym wolała, żeby ktoś to za mnie zorganizował, bo ja nie mam tego głowy. To jest pytanie, które ma mega dużo lajków. Czy będzie OnlyFans? Nie wiem, co to jest. No tak. No i dobrze. To stanie lepiej. A pytania mają lajki? Mają, no. Też nie wiedziałem. Kiedy kolejny odcinek Quintessencji? Ile zainwestowałaś w swoje zęby? No kurwa jego mać! Dżaga, stuknij mi w te zęby. No nie, no nie będę. Co nie będziesz mi stukał? Ile razy mam tłumaczyć, że ja nie mam żadnych licówek? To są moje zęby! Ludzie, wstawiałam wam tego... jak się nazywa, co zdjęcie robisz twarzy? Nie skan, tylko rentgen. No macie tam normalnie korzenie, wszystko, widać zęby, no. No i jakim trzeba być idiotą, żeby wmawiać człowiekowi, który ćwiczy dupę, że ma zrobioną dupę i ładny uśmiech, gdzie zapierdalam w aparacie ortodontycznym od 2 lat, że mam te licówki. No pogódźcie się już z tym, że są one zajebiste. Dokładnie. Możesz powiedzieć, która z płyt Verge jest twoją ulubioną i dlaczego? Moją ulubioną płytą jest Bimbo. Dlatego, że nie jest tak bardzo hardkorowa jak Virgin, ale nie jest tak bardzo komercyjna jak Ficka. I bardzo podobają mi się teksty, które napisałam, bo są bezkompromisowe, totalnie jakby opowiadające moje życie też prywatne, ale w sposób może nie jak
jakieś do końca dojrzałe, no bo byłam młodą dziewczyną, bardzo młodą. Ale bardzo ujmujący i taki czasami nawet wręcz szokujący. I czasami, jak sobie ją włączam po latach, to sobie myślę, nie no, zajebistą byłam laską. Chciałam się z sobą przyjaźnić wtedy. Czekaj. Myślałaś o dubbingu w kreskówkach? Dubbingowałam film pod tytułem Asterix, Obelix i Wikingowie. Zapraszam do obejrzenia. Nie wiem, gdzie to można kupić, ale byłam córką, księżniczką Wikingów. Obawiam się, że nadal jestem. Czy nadal masz szumy uszne? Mój mózg już je zaakceptował. Uznał je za dźwięki własne i ich nie eksponuje do tego stopnia, że są dla mnie irytujące. Ale mam nadaktywność słuchową, więc słyszę wiele innych dźwięków, które doprowadzają mnie czasem do furii, dlatego śpię w bunkrze. No, spoko. Poczekaj, szukam jeszcze czegoś. Amerk, ty jele! Co oglądasz serial Pam and Tommy? No nie możemy tego obejrzeć. Co to jest Pam and Tommy? No o Pam and Anderson. O, bardzo chciałam to obejrzeć. O, widzicie te zęby? Zapomniałam o tym. Mam tutaj attachmenty. Bo noszę aparat. Bardzo chciałam obejrzeć ten serial. To jest o Pamela Anderson i o Tommy Lee. Tak. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że ze wszystkich gwiazd show biznesu, które specjalnie wysyłały swoje kasety, filmy porno, och niby niechcący, a nagrywały je jeszcze. Dobrze mi świeci iść na dupę? Dobrze? To jedynie para Pamela Anderson i Tommy'ego Lee naprawdę nie zrobiła tego specjalnie i tak taśma została im wykraciona z domu. I wiem to dlatego, ponieważ Max pracował w TMZ, czyli w największym portalu plotkarskim, programie plotkarskim w Ameryce, który dostawał pierwsze zdjęcia ze śmierci Michaela Jacksona, z jego obdukcji, taśmę z Kim Kardashian i on właśnie też mi między opowiadał, że szef tego TMZ był dogadany z Chris, matką Kim, że ona jej wyśle jej sekstaśmę, więc come on. Dlatego lubię tą parę, bardzo lubię. I uważam, że byliby sobie bardzo zakochani i bardzo do siebie pasowali. Jakie są twoje słabości, jeżeli chodzi o jedzenie? Podjadasz coś w nocy na przykład? Nie, Boże, nigdy w życiu nie miałam czegoś takiego, że jadłam w nocy. Dla mnie sen to jest... najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz dnia to jest sen. Ja muszę spać 8-9 godzin dziennie. Jestem w stanie wtedy pokonać każdy problem. Przeskoczyć każde wyzwanie. Rozwiązać każdą sytuację, która jest niewygodna. Bo mój umysł jest zregenerowany, ciało jest zregenerowane i ja mam siłę do życia. Zabierając mi każdą godzinę, po prostu dramat jest w czterech aktach. Więc nie, ja zasypiając dedykuję się całkowicie Morfeuszowi i moim snom, które uwielbiam nie zawsze, bo potrafią być naprawdę bardzo dziwne i pojebane, ale bardzo dużo fajnych rzeczy mi się śni. Wszystkie pamiętam, jak się kontroluję sny w trakcie. Wiem, że śnię, mam dużo proroczych snów, więc nigdy w życiu by mi do głowy nie przyszło, że mam wstać i iść jeść. Zwłaszcza, że ja nie jem 4 godziny przed pójściem spać, nawet 5 godzin. Nie jestem głodna. Jestem zachwycona, że mi się nie chce, że nie o tym nie myślę. A czy oglądasz kolejne edycje Too Hot to Handle lub inne reality show? Wszystkie obejrzałam Too Hot to Handle wszystkie, raczej. No, tak. Co? Nie, nic. No mów. Nie. No powiedz. Gdzie wybierasz? Gdzie wybierasz dupę? Ja tu pomyślałem strasznie świetnie. Gdzie wybierasz zęby? Gdzie wybierasz odbyt? Kurwa. Zęby wybielam w Soldent klinice. Zapraszam Was bardzo serdecznie, to jest naprawdę bardzo fajna klinika. Wspaniali lekarze, wspaniali profesjonaliści i ludzie, którzy bardzo dbają przede wszystkim o spokój psychiczny pacjenta. A ja naprawdę potrafię panikować, jeżeli chodzi o mój wygląd, ciało, zdrowie. I wiecie, jak się nakręcałam z zębami, kiedy zaczynałam nosić aparat ortodontyczny metalowy, jeszcze zanim trafiłam do Soldentu, więc naprawdę polecam.
A czy miałaś kiedyś jakiś problem z uzależnieniami lub ich ewentualne początki? No przecież paliłam papierosy przez parę lat. Nagrałam dwie płyty paląc papierosy. Virgin i Bimbo właśnie. Nie wiem, czy fikę też nie nagram, ale nie. Na fikę już rzuciłam. I jak tylko sobie uzmysłowiłam, że ja jestem uzależniona od tych papierosów, to rzuciłam z dnia na dzień. Ja w ogóle nie mam charakteru i tendencji do uzależnień. W sensie, że... nie wiem, czy ja bym miała w ogóle do siebie... czy ja bym umiała sama z sobą funkcjonować, jakbym widziała u siebie taką słabość w postaci uzależnienia. Wiem, że jestem bardzo surowa w związku z tym i skrajnie apodektyczna, jeżeli chodzi o samą siebie, ale mi to daje, taka samodyscyplina, dużo radości. Ja się bardzo cieszę, że ja dzięki tej kontroli swojego ciała i umysłu mam wolność, paradoksalnie. Czy w Sopocie będą jakieś nawiązania do występów z przeszłości, jakieś rekwizyty, z której super by było tyle wspomnień? Myślę, że ciężko by to było pomieścić w 40 minut, nie, co ja gadam, 8 razy 4, w niecałe 40 minut. Nie chciałabym też przestymulować widza, ale chciałabym opowiedzieć kilka historii, które będą też wzruszać, będą powodem do refleksji, ale też będą otwierać oczy. Może niektórych nawet zdziwią, zszokują. No. A chciałabyś być, twoja twarz brzmi znajomą, jako oczywiście jurorka? Miałam tą propozycję. Miałam siedzieć chyba za Michała, ale moim marzeniem jest siedzieć w The Voice. I jestem zafiksowana na to. I no... nie usiądę nigdzie poza The Voice. Może chyba, że komuś na twarzy. A czy na przykład jak się wybiera zęby, to trzeba bić przez słomkę? Ja piję przez słomkę całe życie. A jak wasza odporność? Morsuję. Dużo korzystam z medycyny ajurwedyjskiej. Fajnie, że to powiedziałam dobrze. Z ajurwedy. To są takie proste patenty, które bardzo Wam polecam. Na przykład codzienne płukanie nosa wodą z solą ciepłą, z takim specjalnym ceramicznym garnuszkiem, który tutaj przelatuje wszędzie i wylatuje. Płukanie olejem kokosowym codziennie rano jakby otworu gębowego i oczyszczanie języka. Oczywiście też staram się suplementować, ale ja myślę, że głównie odporność to jest... no to jest, kurczę, ruch, te kwasy omega i zdrowe jedzenie, no. No bo jak nie jecie syfu, to wasz organizm ma siłę, żeby ewentualnie poradzić sobie z jakimiś stanami zapalnymi czy wirusami, nie? Co z lataniem? Nadal się boisz? Tak, nadal. Czy można zrobić sobie z tobą zdjęcie na mieście? Ostatnio widziałam cię, ale uszanowałam twoją prywatność, bo byłaś z kimś i nie chciałam zawracać gitary. Nawet jakbym nie była z kimś, to lepiej uszanować moją prywatność. Moja prywatność nie jest tylko wtedy, kiedy jestem z kimś. Jest też wtedy, kiedy jestem sama i głównie wtedy fajnie nie podchodzić, ponieważ chciałabym zostać sama ze swoimi myślami. Wybierając sobie pracę w showbiznesie, nie podpisywałam dokumentu na 24-godzinne bycie maskotką tłumów, więc chcę mieć czas dla siebie, żeby zachować równowagę psychiczną, a potrafię być, a propos równowagi, dosyć niezrównoważona, jak ktoś tego nie uszanuje. To jest takie pytanie, które ma dużo lajków i nawet ciekawe. Nie wiem, czy było pytanie o sprawę Johnny'ego Deppa, ale czy jesteś bardziej po którejś ze stron? Ja uważam, że Amber jest totalną pierdolniętą wariatką, ale Johnny też jest trochę jebnięty, ale na taki, znaczy umówmy się, czy kogoś wyjął w ogóle te zdjęcia z narkotykami? I mean, come on. W ogóle on się chyba nawet nie krył. Kto w ogóle z aktorów hollywoodzkich i rock'n'rollowców, gdzie on grał nawet z Rolling Stonesami? Przecież on jest muzykiem, niećpa. Oni tam, kurde, koks jedzą na śniadanie. Więc jakby to, że ona mu zrobiła zdjęcie usłane dragami, w ogóle o niczym nie świadczy. Dla mnie to nie jest osoba, która ma tendencję do jakiegoś sadyzmu. W sensie, żeby on mógł nad nią się jakoś tam pastwić fizycznie.
jak patrzę na niego, to według mnie on ma raczej tendencje do jakieś autodestrukcyjne bardziej, niż żeby znęcać się nad nią. Mhm. Sam fakt, że ją wybrał, świadczy o tym, że chłopak lubi, jak się ktoś nad nim pestwi. Mhm. A ona jest serio... Ona jest psychopatką. Ona jest psychopatką. Totalnie. Czy Nina Terentiew jest mega spoko. Muszę to przeczytać, okay, bo dobra. Jest mega spoko. Jest zajebistą osobą. To jest dyrektor telewizji, który jako nieliczny z dyrektorów innych telewizji, które szanuje artystów i lubi ich. A to nie jest takie oczywiste. Większość z nas traktowana jest dosyć przedmiotowo i po prostu wyciskana jak cytryna i wyrzucana. A Nina to jest moim zdaniem ewenement, bo ona daje szansę i młodym, i tym, którzy zostali zapomnieni, i tym starszym, którzy gdzieś odeszli w cień, a należy im się ogromny szacunek. To jest wspaniała postać, której również na pewno będę dziękować ze sceny. Jak widzicie planowanie nowego filmu o mitologii słowiańskiej, czy w ogóle jest to prawda? Oczywiście, że jest to prawda. Sama to potwierdziłam w Hyde Parku. Zapraszam do obejrzenia tego wywiadu. Podobno jest niezły. Mamy dla Was też fajną niespodziankę w związku z Hyde Parkiem, która wynikła z prima aprilisowego żartu. Ale to już po recitalu powiem więcej szczegółów. Myślę, że będziecie zachwyceni. I tam też potwierdziłam, ten, jak idzie. No dzisiaj na ten moment jestem skupiona na recitalu, więc robię sobie zadaniowo, blokowo projekty. Nie robię 10 rzeczy na raz. Czy czujesz się czasami samotna? Wiem, że lubisz być sama ze sobą, ale chodzi o takie inne dni, gdzie jest ci gorzej, na przykład psychicznie albo emocjonalnie. Nie, no wiadomo, przecież dziewczyny to jest jedna wielka huśtawka hormonalna. Każdego dnia człowiek wygląda inaczej, każdego dnia inaczej się czuje. Ja czasami nie mogę wyjść z podziwu, że we wtorek jestem turbo szczupła, a w środę już jestem nalana. W czwartek mogę poodbijać cały świat, a w piątek jestem tak załamana, że nikt mnie nie kocha. No ale jest to jakby cykl hormonalny, do którego musimy się przyzwyczaić. Już wiedząc, co nastąpi, bo jest to cykliczne i powtarzające się, no to nie nakręcam się i wiem, że, czym jest to spowodowane. Więc tak, mam takie sytuacje, kiedy mam doła. No ale nie przejmuję się tym. Mhm. O której chodzisz spać? Myślę, że bardziej się przejmują ci, co są dookoła. Co? O której chodzisz spać i o której wstajesz? Chodzę o 22:30, staram się być w łóżku. Bo wiem, że zanim skończą się tam różne sytuacje, czytanie książek, patrzenie w telefon, lala, no to będzie 23:30 i wtedy tak mniej więcej zasnę. Wstaję o przed 9:00, no staram się spać te 9 godzin. I tak, jest to i ten sen, jak już mówiłam wcześniej, jest dosyć istotny. A czy medytujesz lub stosujesz afirmacje? Tak, stosuję od dziecka. Bardzo, bardzo je lubię, jest to część mojego życia. I tak naprawdę, między innymi dlatego nie wiem, jak to użyć tego słowa, tego zdania. No jak wiecie, mówiłam, że nie lubiłam spać z kimś, prawda? To między innymi dlatego, że przed snem to był mój ulubiony moment wieczoru, kiedy ja miałam to pół godziny, ja mogłam zamknąć oczy i wyobrażać sobie wszystko. I nakręcać się, być w różnych czasach, przestrzeniach, podróżować. No to był mój ulubiony moment, kiedy właśnie zasypiałam. Ja sobie wykreowałam każdą sytuację w moim życiu, jeżeli chodzi o moją karierę. Trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o złe myśli. To jest energia, która się materializuje. I uwierzcie mi, wiem, co mówię. Jak tylko pomyślicie o czymś złym, natychmiast mówcie sobie w bani, odejdź, nie, w ogóle nie chcę o tobie myśleć, proszę stąd wyjść, anuluję, dziękuję, żegnam.
Nie chcę, żebyś siedziała w mojej głowie. To się nie stanie. Nawet jeżeli brzmi dla was to irracjonalnie, głupio i infantylnie, to musicie sobie tak powiedzieć, żeby ta informacja chociaż poszła w waszej głowie. Bo nie da się nie myśleć i negatywnych rzeczy też, prawda? Nie nakręcać się na negatywne rzeczy. To jest część naszego życia, ale jak tylko sobie to uzmysłowicie, no nie wiem, jakieś głupoty, no. Ja się bardzo często nakręcam. Na przykład wyobrażam sobie, Boże, nie wiem, nie podpiszę tego kontraktu z Uniwersalem, bo się to złoto nie sprzeda z fake love i będą mnie w dupie. I nie wydam płyty. I wtedy szybko sobie mówię, wybij to sobie z głowy! Wybij to sobie z głowy. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. By the way, piszcie do nich na Facebooku. Nie wiem, o co chodzi, czy jakaś może informacja poszła jak zwykle, ale dużo ludzi pisze, czy to prawda, że wystąpisz w Tańcu z Gwiazdami. Nie wystąpię w Tańcu z Gwiazdami. Okay. Przygotowujemy z Polsatem inny format. Wspaniałe, cudowne, coś, co no będzie niesamowitym wydarzeniem. Czy masz jakieś problemy z tarczycą? Ponieważ na twojej diecie zauważyłam napis dieta tarczycowa. No bo to jest jedyna dieta, która wyklucza gluten i laktozę, więc i nazywa się tarczycowa. A kto nie ma teraz problemu z tarczycą? Praktycznie każda laska. Natomiast ja absolutnie nie będę brała żadnych hormonów nigdy. Nigdy. Wydaje mi się, że zdrowym jedzeniem można sobie poradzić z różnymi sytuacjami. Nie widzę tych pytań, jest ich tysiące, one po prostu przelatują tak. Nie no widzę tak, nic. Tak, ale jest bardzo, bardzo się powielają. A czy znajdzie wersja winylowa nowej płyty? Niech ona najpierw wyjdzie normalnie, to będę już szczęśliwa, a potem będziemy myśleć o winylach. Ile już trwa czat? Ja nie widzę. Dobra, kończymy za 10 minut, bo już za długo gadam. Pozdrawiam Ciechanowa. Hej! Też pozdrawiam Ciechanów. Czekaj, szukam jeszcze czegoś. No dużo jest pytań też o Ewelinę Lisowską, bo ona ma 10-lecie. Czy byłaby szansa? Na co? Na występ. Mój? Twój z nią. Na jej? Nie, chyba na twoim. Zaraz 10-lecia. Nie no, każdy ma jakieś lecie, no to nie jest powód. Wstrzymano. No, coś mi też przeskoczyło. Ale już jest okej? Okay? Mhm. Dobra, kochani, ostatnie 10 minut. Ostatnie 10 minut. Ja, słuchajcie, nie widzę tych pytań. O, nie widzę ich. No. Czy pamiętasz, jak miał wyglądać klip do To jest to? Tak, pamiętam. Pamiętam, bo sama go wyreżyserowałam jak większość. Klip do To jest to miał wyglądać tak, że ja miałam iść ulicą i miałam spotykać różnych ludzi na swojej drodze, którym dawałam różne jakby gadżety, różne atrybuty i zmieniało to ich całkowicie życie. Dzięki tym gadżetom mogli być sobą, mogli wychodzić jakby z jakiegoś tam stłamszenia, czy z jakiegoś złego stanu, czy zdrowotnego, czy materialnego, spełniać swoje marzenia i iść po prostu do przodu. Chodzi mi o gadżety w postaci potrzebnych, magicznych przedmiotów, które przedmiotami do końca nie są. Ale widzę, że zrozumieją to tylko osoby uduchowione. I później te osoby, wszystkie te, które dostały to podczas tego mojego spaceru po ziemi, po życiu, na końcu wszyscy stajemy nad taką przepaścią, nad takim urwiskiem. Trzymamy się za ręce, jesteśmy mega jedną wielką siłą, której największą mocą jest fakt, iż nie bali się być sobą. No bo tam jest, to jest to, czego nie odda nic, miłość, pieniądze, sława. Kiedy los wszystko zabierze mi, będę tak samo, tak samo, tak samo szczęśliwa. Czy idziesz na koncert Guns N' Roses?
Nie no, już byłam kilka razy na koncercie Gunsów i to są bardzo długie koncerty. Ale oczywiście zapraszam i polecam. Chciałabym pójść na koncert Kiss, bardzo. Oni w czerwcu grają. To musi być jakieś rewelacyjne show, bo to chyba będzie w Łodzi. No, Łodzi fajnie, będzie, fajnie byłoby się wybrać. Chyba w Łodzi. Ale chyba też będzie w Warszawie jakiś koncert. Tak? Ludzie piszą, że czy idziesz na koncert Gunsów w Warszawie, więc... Tak, ale ja mówię o Kiss. A, o Kiss, okej. Okay. Jakbyś spotkała 15-letnią Dodę, co byś jej powiedziała? Powiedziałabym jej, żeby się tak nie spalała. Żeby więcej brała na luz. Nie spala w solarium. Dziewczyno, nie spalaj się w tym solarium. Nie. Czy to ma być niemiła, gdybyś jej to powiedziała? Ja myślę, żebym stała w pierdol. Ja też tak sądzę. Żebym się nie spalała, bo ja dopiero po jakimś czasie nauczyłam się trochę brać na chłodno niektóre rzeczy. A i tak jeszcze jestem nerwowy rocznik. Bardzo. Ale wtedy ja miałam tak czyste serce, czyste intencje i taką radość w stosunku do innych i otwartość w stosunku do innych. Jak mnie kurwa życie przejechało, ten show biznes, jak mnie wszyscy kurwa pokopali ten tyłek, that's why it's so hard, bitches, że ja... No, ja jestem zupełnie, nie to, że jestem zupełnie inną osobą, ale zabrali mi tą taką, zabrali mi taką radość z wiary w ludzi. Więc powiedziałabym, żeby się tak nie spalała, żeby brała bardziej na chłodno, że jeszcze wiele, wiele rzeczy ją czeka w życiu. Żeby sobie wygospodarowała tę energię i każdą ze Save your tears for another day. Dokładnie. Tak mi powiedziała, dokładnie. No, a wracając do mojego nerwowego rocznika, to jest dla mnie bardzo ważne. Na przykład mam bardzo niewielu przyjaciół. Właściwie zawsze jest problem, kiedy wynajmuję restaurację, ponieważ tak naprawdę mogę wynająć tylko jeden stolik, gdyż jest ich tak mało. Nie dlatego, że mnie nikt nie lubi, tylko po prostu ja nikogo nie lubię. I mam hermetyczne środowisko z takimi osobami, z którymi mogę pomilczeć, którzy dają, nie tylko ja im daję energię, ale oni mi też dają. To jest bardzo ważna ta wymiana, żeby nie przebywać z chubami energetycznymi, z wampirami. Bo ja bardzo dużo od siebie daję. Ja mam bardzo dużo takiej pozytywnej aury, ale też bym chciała ją brać, żeby nie być zmęczona, nie być wyczerpana. Jeżeli ja czuję się nakręcona po spotkaniu z kimś, to ja do tej osoby wracam. Jeżeli mogę z tą osobą pomilczeć, odpocząć, po prostu... być sobą, to ja do tej osoby wracam. Chodź do tej mojej ciociu, chodź. Kota chcesz? Nie, ty. A, myślałam, że kaciucha. Mój dziogulec jest moim, tylko ja go traktuję jak brata. Chodź tam, się nie. No nie, to ja nie chcę teraz, ja będę ciszał jeszcze pytania. Mój kochany. Ojej, dobra. Bardzo, ale oczywiście też pozdrawiamy twoją siostrę. Dobra, bo mi zabierasz filtr. Nie. Tak, i to jest dla mnie bardzo ważne. Na przykład Jaga jest taką osobą, gdzie na 15 lat pokłóciliśmy się może dwa razy. Tak. On nigdy by nie pozwolił, żebym ja poszła spać pokłócona z nim albo zdenerwowana, wiedząc, że nawet to jest moja wina. I że na przykład przesadzam albo coś, to i tak sprowokuje pogodzenie się, czy tam weźmie na siebie sprawę, żebym ja mogła się wyspać. I jakby ja mu jestem za to tak bardzo wdzięczna. Znaczy ja w ogóle uważam też, że nie należy jakichś ważnych tematów poruszać przed snem, nie? Bo ty masz też tak, że się denerwujesz, nie? Tym tak. Lepiej rano pogadać o czymś. Nie, no oczywiście ja mam palpitację serca natomiast. Dać sobie spokój wieczorem, nie? Ale właśnie ja to doceniam, że on potrafi nie patrzeć egoistycznie, schować gdzieś tam dumę w kieszeń i pomyśleć o moim dobru. I to jest mega ważne. To jest wspaniała cecha i kurwa, postawić kiedyś pomnik za to. Yes. Nie no, taka prawda, no wiesz, nie każdy tak potrafi. Każdy się tam gdzieś unosi dumą, sobie myśli, pierdolnięta wariatka, nie będę w ogóle się z tym godził. Ale wiesz, jak wychodzisz z założenia, jeżeli kogoś kochasz i zależy ci na kimś, no to zależy ci, miłość się charakteryzuje tym, że zależy ci na kimś bardziej niż na sobie. No tak. No więc w tym momencie jakby automatycznie tak, masz taką
ani inną reakcję. I właśnie w takich sytuacjach widać, czy jest prawdziwe uczucie, czy nie. Ale ty też tak masz. Ty masz na przykład tak, że wiesz, mało osób wie o tym, że na przykład jak jestem chory, no to jako jedyna chyba osoba, moja matka tam w Ciechanowie, ale jako jedyna osoba się pytasz tak naprawdę, czy mi coś przywieźć, czy mi coś potrzeba i tak naprawdę to zrobisz, nie? Jak coś. Tylko, że ja nigdy nie chcę, bo wiesz, bo bez sensu, bo wiesz, jest głupio. No to tak wiesz. Pamiętasz, jak ci przywiozą kosz wędlin w czasie pandemii, co prawie się popłakałaś przy samochodzie? Tak, w maskach, siedmi darami, mieliśmy jakieś kiełbasy, kurwa, pod tym, pod Kopernikiem, nie? Pod Muzeum Kopernika w maskach, się nie widzieliśmy tyle czasu. Jeszcze się baliśmy tego wirusa strasznie na początku. No, to wiadomo, że każdy, kurwa, na każdego to spadło, no, hit. Tak. Hit, hit. W ogóle jeszcze było jedno takie pytanie, które mnie zaciekawiło, czy się coś zmieniło, już z pamięci lecę, czy się coś zmieniło w stosunku z TVN-em, ponieważ przewijasz się we wszystkich programach nagle. W Dzień Dobry TVN, Mask Singer, w Pytaniu na Śniadanie, twój temat gdzieś tam cały czas krąży, nie? Nie, 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 nic nie zmieniło, przynajmniej nic mi na ten temat po prostu to jest nie wiadomo. Oglądalności, nie? Myślę, że to jest kwestia oglądalności, dokładnie. To znaczy, wiecie, no też nie chce im się też non-stop wycinać, jak ktoś coś powie o Dodzie, czy to na żywo, czy to nie na żywo. Poza tym też mnóstwo osób pracujących w TVN-ie mnie po prostu lubi. Tak. Prywatnie też. Czy tam w ogóle sympatyzuje ze mną jako z osobą publiczną. I nie każdy po prostu chce brać udział w tym cyrku jakby blokady i cenzury, którą nakręciła jedna osoba. No i tak to jest, no nie? Dobra, kochani, ostatnie 5 minut. Dobra, 3 najlepsze koncerty, na jakich byłaś w życiu. Rajotka Tour. Rajotka Tour, Fly High Tour i Diamond Tour. Diamond Tour. Ja to samo. Później gdzieś tam jest Madonna po 5 razy. Byłam na trasie Madonny, byłam na trasie Lady Gagi, puk, nie lubię jej. Byłam na Britney, byłam na wszystkich rockowych koncertach. Byłam na tym Cimerze, czyli z... A, no tak. Nie wiem, czy był jakiś taki, który mnie... Byłam na Jennifer Lopez. Nie wiem, czy jest taki... Tak? No. W Gdańsku? Nie, ja za granicą. Ja do Gdańska chciałam strasznie jechać na Jennifer Lopez, tam było bardzo mało ludzi. Nie, na Tokio Hotel byłam. O, w Gdańsku nie jest granic. Nie pamiętam, który mi się podobał najbardziej. Czyli jak nie pamiętam, to Jaga, no filtry mi się ten, a światło, dobra jest, jakiś nowy ring. Boże, teraz jest milion pytań, czemu nie lubisz Lady Gaga, czy nie lubię? Nie lubię jej, bo ona nie jest sobą, ona ciągle moim zdaniem udaje. Też tak uważam. A ja uważam, tak. Że, a ja jestem sobą. Każdy dziennikarz, który zna mnie prywatnie, to potwierdzi, że ja to samo, co gadam prywatnie, to samo mówię w wywiadach. Jak daję wywiad, to ja go praktycznie nie autoryzuję, bo kurwa wiem, co powiedziałam dzień wcześniej i nie zmieni mi się dzień później i nie będę chciała grać krystalicznej, świętej, nieskazitelnej po prostu Matki Teresy, tylko po prostu jestem sobą. Za to ludzie mnie kochają 20 lat i dzięki temu mam takie branie. A jej nie lubię, bo ona ciągle udaje. A dodatkowo drze mordę, a nie śpiewa. Wiem, że niektórzy tak mówią o mnie. Dobra, mam prawo nie lubić? Mam. Każdy ma swoje gusty. Przecież no, nie trzeba każdego lubić. Mnie też ludzie, niektórzy nie lubią słuchać. Tak. No. No szukam jeszcze czegoś. Takiego. Dobra, 3 ostatnie pytania, Jaga, bo ten, bo muszę się napić. No poczekaj, bo jest milion od divorce. W sensie wody. Jest milion od cerę. Po prostu wiesz. Szukam czegoś takiego, co może być. Czy będzie w tym roku nowa trasa koncertowa? O, tego nie było. Będzie w tym roku nowa trasa koncertowa, ale będzie ona w klubach. Wymyślę sobie 10 najfajniejszych. I będą tylko piosenki z płyty nowej. Nie będę w ogóle grała starych hitów. Dlaczego? Bo mogę. No, zajebiście. Ktoś napisał cykl hormonalny czy zaburzenia? No dobra, a ulubiona płyta Britney? Wystrzaka! Co? Ulubiona płyta Britney jakaś jest? Ja na przykład mam. Masz? Mhm. Ja chyba najbardziej lubię tą
Black. Ja lubię Blackout najbardziej. Blackout też tak lubię najbardziej. I to jest niesamowite, że ona... Bo ona tam miała najgorszą sytuację, nie? Ale te piosenki są rewelacyjne. Zajebista płyta. Dla mnie Blackout to jest hit. To jest w ogóle taki ikonik, który po prostu... masakra. No, bardzo dobra płyta. Ale wiesz, ja mam na przykład taką samą analogiczną sytuację, bo ja byłam w fatalnym jakby stanie, rozstałam się z Nergalem, a miałam jakby presję od strony fonograficznej, że muszę akurat w tym momencie wydawać płytę, więc ja wydałam 7 pokus głównych. I w ogóle nie było mi smaku, przecież moje wywiady promocyjne tej płyty to jest jakiś dramat. Jestem obrażona, zła, że w ogóle tam muszę być. A to naprawdę bardzo fajna płyta, nie? Tak. No dwa ostatnie Jacka pytania. No i na razie jest, że twoja piosenka ostatnia jest super. Dziękuję. Nie wiem, naprawdę, może ty będziesz wiedział, co chodzi. Czy twoja zdrowa dieta i zdrowy tryb życia przypadkiem nie wpędzą cię w ortoreksję? Nie wiem, co to jest. Ortoreksja. Co to jest ortoreksja? Nie mam pojęcia. No też nie wiem. Nie wiem, co to jest. No ja całkiem dobrze wyglądam. Oh my god, po prostu to jest miliardy pytań. Czy masz jakiś kontakt jeszcze z kimś z programu VAR? Tak, mam z Danielem. Jesteśmy na Facebooku. Jesus Christ. Ile pytań. Jesteśmy na Facebooku, czasami do siebie piszemy. Nie wierzę, że w międzyczasie znajdujesz czas, żeby odpisywać ludziom na tym moim czacie. Oczywiście, tym nie miłym. A co im odpisujesz? Robię to cały czas. A co im odpisujesz? No, za co oni piszą. Że co? Zostanów pięć, no nie żartujesz. Że to samo. Nie, no żartuję, nie, nic złego. To jest takie tam, wiesz. Po czym rozpoznawałeś, że ktoś chce się z tobą przyjaźnić tylko dlatego, że jesteś Dodą? A no po tym, że wszyscy moi przyjaciele są jeszcze z czasów zanim Dodą się stałam, czyli osobą publiczną, więc nie miałam tego problemu. Ja nie szukam nowych przyjaciół. Naprawdę. Jest mi dobrze tak, jak jest. Nie. Nie miałabym zresztą dla nich czasu. Uważam, że najcenniejsze, co możemy dać drugiej osobie, to jest czas. Poza oczywiście innymi oczywistymi rzeczami. Ale czas to jest coś, co jest ograniczone, co chcielibyśmy głównie inwestować w siebie. Więc ja nie potrzebuję więcej przyjaciół. Ja chcę im dać tyle czasu i siebie, ile mam. Więc każda nowa przyjaźń już by zabierała mi jakość jej. Dobra, ostatnie pytanie Jaga i spada na drzewo. To ty masz bardziej aktualne, bo u mnie to jest tak, że jeszcze jestem zacofany, tych ostatnich jeszcze nie mam, więc może z tych nowych coś przeczytaj. Tu ktoś pisał, że... No tak, gdzie kupiłeś ten piękny pierścionek i co to za kamień? To są pierścionki moje rodzinne. Ten zielony to jest szmaragd i... Przepraszam, nie, szmaragd. Jest on mojej babci. Natomiast, świętej pamięci, natomiast ten jest mojej mamy. Moja mama mi go wręcz dała ten sygnet, jak miałam 11 lat. Ona w nim chodziła całe życie. I tutaj mam właśnie pion żeński, rodzinny. A to jest granat, kamień, kryształ, który mnie chroni przed pojebanymi związkami. Zobaczymy, jak mnie uchroni. Kolejne do pytania. Miłość, pieniądze, sława, czy stara szmata zamiast drzwi? Stara szmata zamiast drzwi. Kocham. Dobra, gdzie można obejrzeć film Dziewczyn z Dubaju? Dobra, łączę się z tą, kończę z tą odpowiedzią, to będzie ostatnia. Kochani, można kupić to na DVD. Ja się nie zajmuję z tym filmem. Wyszłam ze spółki, to już nie jest moja para kaloszy. Nie mam z tym jakby styczności, nie podejmuję żadnych decyzji, nie wiem, czy będzie na Netflixie, czy będzie na czymś innym, to już nie jest moja sprawa. Ja zrobiłam swoje, zrobiłam to bardzo dobrze, mam wrażenie. Teraz zajmuję się już nowym projektem, chcę o tym zapomnieć, chcę zapomnieć o wszystkim, co było związane z tamtą spółką i z moim byłym mężem, a nie jest to łatwe, bo cały czas ciągniesz jakieś gówno i syf.
prokuratorsko-policyjno-formalny, na który się nie pisałam i na który, z którego sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. Więc no, to nie są już pytania do mnie, jeżeli chodzi o dziewczyny z Dubaju. One już po prostu popłynęły jachtem, ja im pomachałam i tam sobie już dają radę jak mogą. A tymczasem kończę. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie. Uwaga, jeszcze Felix Alfred napisał, że uwielbia Cię fotografować. Okej, bitch! I love you too! Felix Alfred to Mati, jak wiecie wszyscy od wielu, wielu lat, mój mega przystojny, piękny kuzyn, który robi najlepsze mi zdjęcia. Dobrze, kochani, więc tytułem końca. Teraz widzę Wasze wiadomości. Dopiero teraz, nie? O, widzę. Mati, hej! Możecie pisać, bo teraz widzę. Ja już przepracowałam wszystkie schematy moich toksycznych partnerów i naprawdę super wyciągnęłam wnioski. Mega ważne jest to, żeby oczywiście nie obwiniać swoich byłych partnerów o wszystko, bo nigdy nie pójdziemy do przodu, nigdy widać mnie? Nigdy nie wyciągniemy żadnej lekcji, a co za tym idzie, nie stworzymy zdrowej relacji. Więc tak naprawdę poza tym, żeby zwieszać na nich psy, najważniejsze dla nas i dla naszej przyszłości jest moment, w którym usiądziemy i dokonamy autorefleksji tego, co my zrobiliśmy źle, jakie my popełniliśmy błędy, aby ich nie popełniać. I wówczas jest duża szansa na to, że stworzymy zdrową relację. Dobra, kochani, tytułem końca. Dziękuję Wam serdecznie. Jak już mówiłam wcześniej, zbliżamy się do złota, jeżeli chodzi o fake love. Dziękuję wszystkim radiostacjom, które grały ten utwór. Mam nadzieję, że nowego singla również będziecie grać. Zróbmy jakąś akcję na Spotify'u. Zostało nam niecały miesiąc do tego, żeby to złoto podkręcić. Bardzo wydaje mi się to realne. Będzie super, super akcja na 20-lecie. Zapraszam Was serdecznie przed telewizory. 21 maja festiwal Sopot Polsat. Wiem, że już jest praktycznie całkowicie wykupiony, jeżeli chodzi o miejsca w amfiteatrze. Zostało niewiele miejsc, ale chciałabym widzieć tam wszystkich moich fanów. Chciałabym ten czas spędzić z Wami. Chciałabym, żebyście byli ze mną. Bo jesteście dla mnie bardzo ważni. I jesteście częścią tego 20-lecia najważniejszą. I bez Was nie byłoby nic. Więc nie wyobrażam sobie tam tego dnia bez Was. No i co jeszcze? Pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj byłam w RMF FM, bo robiliśmy program, nakręcaliśmy na taki pomojówkowy show. No i co, tyle chyba, nie? Całuję Was. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. No już to.